Dzień dobry, witam Was w przedszkolnym laboratorium. Dzisiaj towarzyszy mi Franek i Margo. Przywitajcie się. Kochani, czy słyszeliście o czymś takim jak podwodne ogrody? Tak. A jak się takie podwodne ogrody nazywają? Rafa koralowa. Rafa koralowa, bardzo dobrze. Słuchajcie, jedna z najpiękniejszych raf koralowych jest po drugiej stronie kuli ziemskiej. Mam kulę ziemską. Tutaj jest Polska, tu mieszkamy. A teraz pokażcie, gdzie jest druga strona kuli ziemskiej. Świetnie, znakomicie. Tutaj, po drugiej stronie kuli ziemskiej, w Australii, jest jedna z największych raf koralowych na Ziemi. Powiedzcie mi, jakie zwierzaki mieszkają na rafach koralowych? Krokodyle, meduzy i foki. O, foka! Słuchajcie, tak faktycznie w morzach i oceanach żyją foki. Żyją również u wybrzeży Australii krokodyle różańcowe. A czy jakieś inne zwierzaki znacie? Czego jest najwięcej na rafie koralowej? Takich kolorowych? No, on jest ruski. Czego? Meduza. Nie. Rekiny. Rekiny też są, dużo rekinów. Ryb, doskonale. Rafa koralowa ma bardzo wielu mieszkańców. Na rafie koralowej mieszkają również meduzy. My dzisiaj taką meduzę zrobimy. Pomachajcie foce, pożegnamy się z foką. Żeby zrobić meduzę, będzie potrzebna nam torebka foliowa, z której wytniemy dla Was meduzy. Kwadraciki. Meduzowe. Proszę bardzo. I mam słomki. Połóżcie słomkę na środku kwadracika, tak żeby czubeczek był na środku kwadracika. I składamy na pół, tak żeby słomka została, czubek słomki, żeby był schowany. Margo, bardzo dobrze, wybierz sobie gumkę. A tylko taki mały. Będą małe meduski. Wybierz sobie gumkę, recepturkę. Bardzo dobrze. Dlaczego takie małe muszą? Poczekajcie, żeby się zmieściły do butelek. Daj, Marguś, trzymaj tu. Tu meduzę trzymaj, za parzydełka. Margo, trzyma meduzę za parzydełka. Parzą, parzydełka. Na szczęście nasze meduzy nie parzą. Dobrze. Jedna meduzka. Częściowo gotowa. Franek, teraz ty musisz przytrzymać meduzę za parzydełka. Załóż gumkę i przytrzymaj meduzę za parzydełka. Znakomicie. Robimy główkę meduzy. Proszę bardzo, nożyczki. Wycinamy parzydełka. Tniemy na dużo kawałeczków. Doskonale. Bardzo dobrze Wam idzie. Uważajcie, nożyczki są bardzo ostre i trzeba ich używać ostrożnie. Skończyliście? Tak. Doskonale. Dziękuję za nożyczki. Teraz powiedzcie mi, jakiego koloru chcecie... Czerwony. Czerwony. Ale będzie brokatem? Będzie piękny, błyszczący. Do barwnika można dosypać troszeczkę brokatu, wtedy nasza meduza będzie bardziej kolorowa. Teraz słuchajcie, meduza musi w czymś pływać. Margo, w czym pływa meduza? W morzu. W morzu. Zrobimy małe morze w butelce. Świetnie. Będzie turkusowe. Za pomocą pipety wlejcie trochę turkusowego barwnika do Waszych butelek. To jest czerwony, turkusowy, ten. Doskonale. Zrobimy małe morze. Świetnie, wystarczy.
Woda jest w pięknym turkusowym kolorze, jak w oceanie. A teraz słuchajcie, wasze zadanie, oddajemy pipetki. Dziękuję. Polega na tym, żeby włożyć waszą meduzę do środka butelki. Dobrze, zakręcę butelkę. Franek, wszystkie parzydełka muszą być w środku butelki. Moja leci. Potrząśnijcie meduzami. W waszych butelkach znalazły się przepiękne meduzy. Pokażecie mi je paluszkiem? Świetnie. Dzięki temu możecie zabrać kawałek oceanu do siebie do domu. Bardzo wam dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Pożegnajmy się. Pa, pa!